Dlaczego tak trudno jest być autentycznym? Ilekroć wybieram sobie temat na nagranie, na jakiś film, mam w głowie myśl, obraz, przekonanie, inspirację, to za każdym razem ja doskonale wiem, że to nagranie, ten film nie będzie idealny. To nie będzie coś idealnego. To nie będzie coś, co będzie równo odmierzone od linijki. Nawet jeżeli wcześniej napiszę sobie scenariusz, punkt po punkcie rozpiszę sobie, co mam tutaj powiedzieć, jak mam to powiedzieć, jakiego typu cytat mam użyć, jakimi metaforami mam się posługiwać, jakich mam użyć bajek, historii, przypowieści, może dodatkowych ujęć, może muszę się wspomóc tutaj jakimiś innymi nagraniami czy materiałami. Ja doskonale wiem, że to nagranie nie będzie idealne. I mało tego, gdy ja sobie pozwolę na to, aby to nagranie nie było idealne, to wyzbywam się oporu, wyzbywam się lęku, wyzbywam się takiego przymusu do tego, aby być sztywny, rygorystyczny, konserwatywny, trzymający się jakiegoś schematu, który jest naprawdę mega sztywny. I teraz to jest mega super istotne. Dlaczego? Ponieważ my jako ludzie, my jako istoty, nie mamy zielonego pojęcia odnośnie tego, czym jest autentyczność. Nie wiemy tego. My kompletnie nie mamy zielonego pojęcia, czym ta autentyczność jest. My to wyczuwamy intuicyjnie. My mamy gdzieś w głowach przekonanie o autentyczności, przekonanie o szczerości, przekonanie o byciu sobą, przekonanie o tym, aby być człowiekiem, aby pozwolić sobie na to, aby być bardziej ludzkim. Ale tak naprawdę my nie mamy zielonego pojęcia, o czym my w ogóle mówimy. I ja doskonale o tym wiem. I muszę wam przyznać się do tego, że jest to jedna ze sztuczek, jakie używają twórcy, używają artyści, charyzmatyczni mówcy, liderzy, osoby po prostu, które wpływają na całe masy ludzi. Oni doskonale wiedzą o tym, że nie ma czegoś takiego jak autentyczność. I te osoby doskonale wiedzą, że tą autentyczność można stworzyć, można ją sfabrykować, można ją wyprodukować. Możesz wyprodukować autentyczność, możesz sfabrykować szczerość, możesz udawać szczerość, możesz... Oj, tak dużo rzeczy możesz zrobić ze swoim własnym umysłem, jeżeli wiesz, jak funkcjonuje język, znasz zasady gramatyczne, wiesz, w jaki sposób wpływać na ludzi, możesz zrobić praktycznie wszystko. I ja wiem, że każdy z nas intuicyjnie wie, o czym ja mówię. Ja wiem doskonale, o czym ja mówię i myślę, że wy na pewnym polu też wiecie, o czym ja mówię, bo inaczej nie oglądalibyście tego nagrania. I ja przyznam wam się szczerze, że w tej chwili wykorzystuję to, że nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego do tego, aby nagrać to nagranie. Bo ja wiem, że ja wezmę sobie jakiś tytuł na nagranie, ja mam jakiś delikatny przedsmak tego, co chcę wam tutaj przedstawić, ale wiem, że nie jestem w stanie wiedzieć wszystkiego i wy też nie. I mogę tutaj pozwolić sobie na to, aby mówić te słowa, które wpadają mi do ust, które cisną mi się na usta, które gdzieś tam produkują się w mojej głowie przy postaci jakichś myśli, które w tej chwili wypowiadam, po to, aby nagrać materiał, który mam nadzieję uznacie za wartościowy, że dacie mi łapkę w górę, udostępnicie ten materiał gdzieś dalej, że moja wartość gdzieś tam wewnętrznie wzrośnie, wartość projektu również wzrośnie, że dzięki temu będę miał większą uwagę innych ludzi i będę mógł dzięki temu również utrzymać projekt tutaj, aby on funkcjonował w takim, wiecie, w formacie, w jaki funkcjonuje teraz, mając taką nadzieję, wewnętrzną nadzieję, że to po prostu będzie działać i to będzie funkcjonować. I myślę, że bardziej szczery i autentyczny być nie mogę w tym nagraniu. Bo teraz przejdę do sedna tego pytania, które zadałem na samym początku. Dlaczego bycie autentycznym jest tak mega super trudne? Ponieważ my się boimy. Wszyscy się boimy. Wszyscy mamy swoje wątpliwości. Wszyscy mamy swoje własne braki. Nikt z nas nie jest idealny, a mało tego, ten ideał,
który jest wyprodukowany, który jest stworzony, bo my tworzymy w naszej kulturze ideały, żeby mieć powód, żeby żyć. Już wam o tym wcześniej opowiadałem, że człowiek produkuje ideały po to, żeby się motywować, aby działać. I ze względu na to, że nikt z nas nie jest w stanie sięgnąć tego ideału, to dlatego cały czas za nim biegniemy, cały czas za nim dążymy, tak? Dążymy za iluzją czegoś, czego nie ma. I to jest to, co nas motywuje. Ale również odgradza nas od tego, kim jesteśmy. I odgradza nas również z tego powodu, że nie mamy zielonego pojęcia, kim jesteśmy. Nie mamy zielonego pojęcia, jak możemy się zdefiniować. I nie mamy stuprocentowej pewności co do tego, jak żyć. Nikt z nas nie ma stuprocentowej pewności co do tego, jak żyć. Ja nie wiem, jak w 100% żyć. Myślę, że ty też nie wiesz. I mogę tutaj tylko i wyłącznie podzielić się częścią swojego doświadczenia, podzielić się z wami swoją wiedzą, wiedzą, którą również się nauczyłem, którą zdobyłem z zewnątrz, do której mogę szczerze się przyznać, że ona nawet nie należy do mnie. I z czystym sumieniem powiedzieć wam, że to jest chyba najbardziej autentyczny przekaz, jaki jestem w stanie wam tutaj przekazać odnośnie autentyczności. I teraz, gdy my się boimy, gdy my mamy swoje niepewności, gdy my staramy się je ukrywać, tuszować, zniekształcać, przyklejamy się bardziej do tych ideałów, które nie istnieją, i wtedy tracimy naszą autentyczność. Tracimy ją, ponieważ się boimy. Prawdą taką, mógłbym nawet powiedzieć wam szczerze, ostateczną, i nie boję się tego powiedzieć, dotyczącą tego, dlaczego nie jesteśmy autentyczni, to jest to, że się boimy. I to jest szczególnie widoczne w social mediach i w ogóle w mediach społecznościowych, ponieważ tak wam powiem szczerze, wy nie chcecie oglądać tego, co jest autentyczne. Ty nie chcesz tego, co jest autentyczne. Ty tak naprawdę chcesz to, co jest piękne. Ty chcesz słyszeć piękne słowa. Ty chcesz słyszeć wielkie idee, wielkie opowiastki, wielkie metafory. Tego chcesz. Każdy z nas tego chce. Dlaczego? Bo to daje nam poczucie pewności siebie. To daje nam przekonanie, że mamy dokąd iść, mamy poczucie celowości, mamy takie przekonanie, że rzeczywistość jednak ma jakąś głębszą wartość i warto za nią iść. I nie jesteśmy w stanie przyznać się przed sobą tego, że tak naprawdę nic nie wiemy o rzeczywistości. I że praktycznie cała rzeczywistość jest stworzona przez nasze umysły i że my ciągle tworzymy tą rzeczywistość. I że ta rzeczywistość może być w każdej chwili inna. Może przyjąć każdą jedną postać, może przyjąć każdą jedną formę, może pojawić się w każdy jeden sposób dowolnie. A że my jesteśmy zwierzętami w pewien sposób, które są czysto mechaniczne i nawykowe, i potrzebujemy tej pewności, aby funkcjonować w życiu. Potrzebujemy powtarzalności. To bardzo boimy się chaosu. Bardzo boimy się tego, co jest nieznane. I bardzo boimy się również przyznania tego przed samymi sobą. I to jest jeden z powodów, dlaczego nie jesteśmy autentyczni. Ponieważ tak naprawdę, szczerze, nie mamy zielonego pojęcia, czym ta autentyczność jest. I osobiście wierzę, że to przyznanie do tego, że nie wiemy, czym ta autentyczność jest, pozwala nam na to, aby być autentycznymi ludźmi. To tyle, jeżeli chodzi o te nagranie. Mam nadzieję, że przekazałem wam coś naprawdę wartościowego i esencjalnego, co pozwoli wam uchylić rąbka tajemnicy autentyczności. I tak na samym końcu chciałem wam jeszcze powiedzieć, żebyście, gdy będziecie przeglądać social media, Facebooka, Instagrama, YouTube, zwróćcie uwagę na to, co takiego
przykuwa waszą uwagę. Na co zwracacie najczęściej uwagę? Na emocje? Na to, co piękne? Na to, co stworzone? Na to, co wykreowane? Czy zwracacie uwagę na to, co jest szczere i autentyczne? I przede wszystkim, czy potraficie odróżnić jedno od drugiego? Bo ja wam teraz powiem szczerze, że to, co ja teraz robię, to nagranie, jest w 100% stworzone i jest sfabrykowane. Jest stworzone przeze mnie, przez osobę, która jest w tej chwili autentyczna. I mówię wam szczerze. I aby być z wami szczery, to muszę wam powiedzieć, że każde jedno moje nagranie zostało stworzone i sfabrykowane. I teraz, żeby być jeszcze bardziej szczerym, to muszę wam powiedzieć, że każde jedno wideo, które oglądacie na YouTube, każde jedno, każdy jeden wpis na Facebooku, wszystko jest sfabrykowane. Bowiem my wszyscy tworzymy siebie. I to jest ta autentyczność, która po prostu istnieje. Jeżeli macie takie poczucie lekkiego pomieszania i dysonansu wynikającego z tego, że nie jesteście w stanie odróżnić jednego od drugiego, to witam. Witam w ostatecznej rzeczywistości. Mógłbym powiedzieć, witam w iluzji. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Jeżeli wam się podobało, dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje przemyślunki. Jestem bardzo ciekaw tego, co przyszło wam do głowy. Możecie udostępnić to wideo na Facebooku. Jeżeli macie ochotę, możecie wesprzeć projekt Find Yourself poprzez PayPala, Patronite'a, zakup kursu pewności siebie. Możecie zainspirować się poprzez wejście na grupę na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Świadomością. Jeżeli macie taką potrzebę, zapraszam na prywatne konsultacje i zapoznania się z dalszymi materiałami. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.